Często chorowałem na zapalenia płuc, oskrzeli czy innych dróg oddechowych. Również częste stany zapalne. I tak trwało do 5 roku życia. Moi rodzice nie wiedzieli, co jest grane, co się dzieje, ponieważ objawem takim głównym był bardzo mocny ból brzucha i wysoka gorączka, ponad 40 stopni. Trafiłem do szpitala powiatowego we wrześniu. Tam stwierdzono, że mam wyrostek robaczkowy. Kiedy otworzono mnie, zobaczono, że jest zdrowy. Tak, moi rodzice wydawali pieniądze, pożyczali, wpadli w długi, a nadal nie było wiadomo, co mi jest. Dopiero po 3 miesiącach spędzonych w tamtym szpitalu trafiłem do kliniki w Poznaniu na ulicę Szpitalną, a stamtąd zostałem skierowany tutaj do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka i tutaj zostałem zdiagnozowany jako pierwotny niedobór odporności. Konsekwencją braku wczesnej diagnozy jest przewlekłe zapalenie zatok, rozszerzenie oskrzeli. To są takie dwie główne jakby choroby towarzyszące. Generalnie jestem na stałym antybiotyku od prawie roku. Głównym moim leczeniem są wlewy przeciwciał, które przyjmuję co 3-4 tygodnie. To się też wiąże z dwudniowym pobytem w szpitalu, co poniekąd trochę utrudnia życie. Nie chciałem być postrzegany przez pryzmat tego, że jestem chory. To było dla mnie szalenie ważne. To wynikało też trochę z kompleksów, ale chciałem być normalnym. Okres studiów, właściwie też liceum, przebiegł dość sprawnie i bez większych problemów zdrowotnych. Problemy dopiero zaczęły się w październiku ubiegłego roku, kiedy wpadłem w różne infekcje, które się długo ciągnęły, antybiotykoterapie nie działały. Skończyło się zapalenie mięśnia sercowego i wtedy taki pierwszy jakby problem, bo chciano mnie po prostu wyrzucić ze studiów. Problemy z frekwencją poniżej 30%. Jednak pozbierałem się, zdałem sesję najlepiej jak potrafiłem. To był też taki impuls do następnych działań, działań społecznych. Podawanie podskórne przez okres pół roku i naprawdę było dobrze, mało chorowałem, wyniki były dobre. W porównaniu do wlewów dożylnych jest naprawdę duża różnica. Przede wszystkim nie ma zagrożenia, że dawka, która została mi podana, nie wystarczy. Choroba przede wszystkim brak jej wczesnego wykrycia spowodował to, że nie miałem praktycznie normalnego dzieciństwa. Często byłem w szpitalu czy chociażby w domu. Nie miałem kontaktu z rówieśnikami. Wpadłem w szereg różnych kompleksów, fobii, które ciągnęły się latami. Na dodatek, szukając własnej drogi w życiu, również zostawałem odrzucony. Powiedziano mi, że umrę przed 40. Takie teksty słyszałem wiele razy. Chciano mnie zaszufladkować, wsadzić w ramki, przykleić etykietę chory, niepełnosprawny, bezużyteczny, nie sprosta zadaniom, z nic tego nie będzie. Dopiero teraz, niedawno, doszedłem do tego, że choroba jest integralną częścią mnie. Zrozumienie tego jest najważniejszą rzeczą, ale też najtrudniejszą do wykonania. Ale jeśli ją wykonamy, to wtedy możemy żyć tak naprawdę, nie? Przez naprawdę dużo rzeczy. Chcę właśnie o tym powiedzieć, że my, chorzy na pierwotny niedobór odporności, możemy żyć normalnie, bo jesteśmy normalnymi ludźmi, a choroba, niepełnosprawność to tylko stan ciała, a nie ducha.